zaprasza na wirtualne targi książki. Do 26 października zamawiaj nowości wydawnicze z rabatami do 50% i darmową dostawą z Empik Premium oraz weź udział w kilkudziesięciu wyjątkowych spotkaniach online. Sprawdź na empik.com. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kolejne spotkanie w ostatnim dniu wirtualnych targów książki Empiku. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka, jest z nami oczywiście cała fantastyczna ekipa wirtualnych targów książki Empiku, a spotkanie jak zawsze na język migowy będzie tłumaczył Bernard Kinow. Ta książka, którą trzymam w rękach, to jest książka, którą powinien przeczytać każdy, nie tylko ci, którzy chodzą po górach, których ciągnie w góry, ale jest to lektura obowiązkowa, tak bym powiedziała. I bardzo, bardzo, bardzo mi miło powitać Beatę Sapała-Zielińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka, dziennikarka, ale także rodowita muralka. Tak? Tak. To jest tutaj wszystko napisane, więc z tego korzystam. I niespodzianka, jest z nami także Bolesław Pietrzyk, prezes Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od września, prawda? Od końca września. Tak, 21 września, tak sprawdziłam sobie daty. Bardzo, bardzo się cieszę, że Pan do nas dołączył i bardzo się cieszę, że będziemy mogli w takim gronie porozmawiać. Już przed spotkaniem tuż powiedziałam Pani Beato, że no niesamowita lektura, taka, która wręcz się śni i bardzo potrzebna. I taka, która myślę zostaje w pamięci, a jestem przekonana, że Państwo też znają, bo to jest topr, nie każdy wróci, to jest część, właściwie część druga. To jest kontynuacja opowieści i ta pierwsza książka, która okazała się dwa lata temu. Czyli topr, żeby inni mogli przeżyć, to jest fantastyczny sukces, bestseller, więc to wszystko, co powiedziałam na początku, że każdy powinien przeczytać, to Państwo pewnie wiedzieli już, bo już mają Państwo za sobą lekturę. Ale Pani Beato, jeszcze chciałam pogratulować nagrody w Lądku Zdroju na Festiwalu Górskim za Dziękuję. Pięć stawów, dom bez adresu, bo to przecież Pani specjalizacja tak naprawdę. I chciałam tak Państwa oboje właściwie zapytać, Panią Beatę od strony autorki, ale także osoby, która jest bardzo blisko gór i bardzo blisko, wydaje mi się, i ratowników, i ich rodzin, tak bym powiedziała. I Pana, Panie Bolesławie, z kolei od strony, no właśnie, grupy ludzi, do której przychodzi Pani Beata, zadaje pytania i prosi ciągle o rozmowy. Jak praca nad tą i pierwszą, i drugą książką wyglądała? Pani Beato, to Pani może. Tak, ja jestem bardzo blisko u gór, bo w ogóle mieszkam prawie, że właściwie w górach, bo przechodzę przez ulicę, jestem prawie w Małej Łące, ale chyba dużo częściej i dużo chętniej bywałam w Toprze niż w samych Tatrach. Przez 12 lat dręczyłam ratowników Topru, nieustannie pracując w Radiu Z. Natomiast teraz od czasu, kiedy siedzę w domu właściwie i piszę, to rzadziej bywam, nad czym oczywiście boleję, bo ja uwielbiam Topr, co widać w książkach, tak. natomiast myślę, ale że koledzy ratownicy... też będzie uwielbiał Topr, wydaje mi się, bo nawet jeśli ktoś właśnie kogoś nie ciągnie tak bardzo i nie jest, powiedzmy, aktywnym turystą górskim, bo tak bym określiła większość ludzi, którzy jeżdżą, bo to nie są przecież w dużej mierze specjaliści czy osoby, które... Mhm. Ale właśnie o nich też porozmawiamy, o tych aktywnych lub mniej aktywnych turystach górskich, to myślę, że po przeczytaniu tych książek będzie też kochał Topr. No tak, mam taką nadzieję. Więc jesteśmy pewni, że uwielbienie będzie wieczne. Mhm. Natomiast faktycznie książki obie tak naprawdę są skierowane do ludzi, którzy nie są jacyś bardzo górsko zaprawieni. Znaczy, taka była moja koncepcja, żeby dotrzeć do tych, którzy chodzą, ale też do tych, którzy nie chodzą po górach, którzy być może nigdy nie byli w Tatrach, ale coś o ratownikach wiedzą, ponieważ, no nie wiem, no właśnie oglądają chociażby wiadomości, czy słuchają wiadomości. Czasami się zdarzają takie głośne wydarzenia, Dokładnie. Które media no właśnie takie, obiegają. Które wydarzyły się w 2019 roku i które jakby skłoniły mnie do tego, żeby napisać drugą część. To za moment, ale jeszcze Pana poproszę. Ja akurat nie rozmawiałem z Bartą. No właśnie tak mi się wydawało. Przepraszam. Znaczy, rozmawialiśmy na temat tego, bo też przy okazji spotkań w związku z pierwszym tomem, to wracaliśmy z Półtuska, zresztą akurat sprawa Półtuska tutaj w tej książce jest poruszona i dyskutowaliśmy na temat tego, jakby mógł wyglądać, tego zaszczytu dostąpiłem drugi tom. Natomiast poważnie mówiąc oczywiście, to no, to jest kawał fajnej roboty, obie te pozycje. Druga jest, przynajmniej moim zdaniem, zupełnie inna niż pierwsza. Jest, no, pogłębiona jest ta refleksja nad tematami, które były zarysowane tylko w pierwszej części.
No więc znamy w zasadzie wszyscy Beatę, darzymy zaufaniem, więc mówię o tym, co mówili mi koledzy, rozmowy były ciekawe. Ja zanim zapytam jeszcze właśnie o ten impuls do tego, żeby ta druga część powstała, bo pani nie była przekonana i trochę, oczywiście wydarzyło się to, co się wydarzyło w sierpniu 2019 roku, ale chciałam zapytać, bo zaczęłam od tego, od tych kontaktów pani z ratownikami i z TOPR-em, bo tutaj też jest taki wątek i w kilku miejscach się pojawiają opowieści czy powiedzmy takie sugestie, coś między wierszami, jeśli chodzi o działalność mediów i pracę dziennikarzy i dziennikarek przy okazji akcji, przy okazji tego, co się dzieje i tego, w jaki sposób przy okazji właśnie sprawy tych młodych ludzi z Półtuska, którzy zginęli w 99 roku. Tam jest coś, co mnie po prostu poraziło, jako dziennikarkę także. I właściwie też do obojga państwa to pytanie, może takie bardziej ogólne. No właśnie, pani nawet przeprasza w pewnym momencie za dziennikarzy. Tak, dlatego że ja jako dziennikarka newsowa musiałam trochę właśnie dręczyć ratowników, bo jest taka presja wydawców z Warszawy, no bo jasne, powiedzmy media są w Warszawie, żeby właśnie jak najwięcej wyciągnąć, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Żeby być pierwszym. To tak, ale im więcej szczegółów złapiemy, czy dowiemy się, im więcej szczegółów uda nam się nagrać, tym lepiej, tak? Mhm. Tymczasem jest pewna granica, której nie wolno przekraczać i myślę, że tego musi się dziennikarz nauczyć. To w dużej mierze zależy od wrażliwości samej osoby, natomiast gdzieś ta presja jest taka i ludzie młodzi zwłaszcza chcą się tak wykazać, na tyle wykazać, że gdzieś być może przekroczą te granice. Mhm. Mnie się zdarzyło na przykład dostać ochrzan od naczelnika TOPR-u. Raz pamiętam, zrobiłam jakiś materiał i dostałam telefon po prostu, że materiał, że zawiódł się, że ten materiał tak wyglądał. Mhm. Więc ja się faktycznie tego uczyłam i mam nadzieję, że nie popełniłam jakichś strasznych błędów i że nikogo nie zraniłam, ale faktycznie historia opisana w książce pani Urszuli i pana Marka, rodzice, którzy stracili dzieci, była wstrząsająca. Więc chciałam trochę po prostu przeprosić w imieniu wszystkich mediów, ale nie dlatego, że robimy to specjalnie, po prostu to się może zdarzyć, tak jak mówię, pod presją. Tak, bo to też o to chodzi, że przy tak sprawach delikatnych. Przychodzi mi do głowy właśnie słowo delikatnych, ale także takich, które po prostu dotyczą ludzi, którzy działają pod presją czasu z drugiej strony także. I stawka jest dużo wyższa. Też trzeba delikatności i trzeba umiejętności i wiedzy czy doświadczenia, w jaki sposób takie rzeczy robić, więc to teraz pana bym jeszcze zapytała. Kontakty ja tak z mediami. Słucham, tu w zasadzie nie mam nic do dodania. Wszystko zostało powiedziane. Oczywiście, że wiadomo, jaki jest świat i że media są istotną tutaj jego częścią. Natomiast to też, dokładnie tak, jakśmy przed chwilką omawiali Beatę, jej pytania do ratowników i w ogóle do TOPR-u, to pytanie, co z tego płynie, bo jeżeli po raz setny trzeba rzeczywiście w trakcie skomplikowanych działań odpowiadać na pytania, ja znowu mocno upraszczam oczywiście, ale odpowiadać o pytania, że to na pewno znowu jest dużo wypadków, dlatego że są słynne klapki na Giewoncie bądź cokolwiek innego, to jest po pierwsze nudne, po drugie walor, powiedziałbym, pedagogiczny czy jakiś taki profilaktyczny, tego też jest niewielki, prawda? No i powstaje jakiś taki materiał o sezonie w Tatrach i w zasadzie z tego niewiele wynika, prawda? A chodzi o to, żeby on powstał, więc to też tutaj absolutnie nie wrzucamy mediów do jednego worka, to jest bardzo zły pomysł. Też te zasady współpracy udało się w tym momencie wypracować ze strony, tutaj naczelnik wydał odpowiednie zarządzenia w tej kwestii, jak ratownicy mają do tego podchodzić, także rzeczywiście zdarza się jakby to, o czym tutaj była mowa przed chwilą, natomiast też bym nie przesadzał, to znaczy, że jednak wiadomo, że informacja o tym, co się zdarzyło, ma ten walor zapobiegawczy, konkretna informacja o warunkach, przypominanie
w nieskończoność. Może nie każdemu pomoże, no ale przecież nie chodzi tutaj o statystykę, tylko o ten konkretny przypadek. Tego turysty, tego narciarza, który może się chwilę zastanowi i może to akurat zapobiegnie jego wypadkowi. Mhm. Walor pedagogiczny albo walor profilaktyczny to jest chyba tutaj, to są słowa klucze, prawda? To jest rzeczywiście coś, o czym należy pamiętać i myślę, że lektura niesamowicie poruszająca i też, to teraz przejdźmy może rzeczywiście Pani Beato do tego, do tej decyzji, żeby jednak jeszcze drugi tom napisać, no bo rzeczywiście takie dwa wydarzenia, które miały miejsce w tym sierpniu, prawda, 2019 roku, to one są bardzo drobiazgowo opisane w pierwszej części książki. One wydarzyły się właściwie jednocześnie i to jest też, to są też sprawy, którymi żyła cała Polska. Tak, ja faktycznie po pierwszym tomie zarzekałam się na spotkaniach autorskich, że nie będzie kontynuacji, bo też nie miałam pomysłu na tę kontynuację, dlatego że no, założenie pierwszego topru było takie, żeby pokazać, jak topr powstawał, jak się szkolił, jak się rozwijał, jak od grupy no, amatorów, jakby nie było na samym początku, stali się jedną z najlepiej wyszkolonych grup ratowniczych górskich na świecie, tak? Więc taka była koncepcja, więc jakby nie miałam pomysłu, co miałabym tam dokładać, tak? No oczywiście można opisywać każdy wypadek szczegółowo, ale jakby nie takie było założenie pierwszej książki. No ale jak zdarzył się ten wypadek w jaskini Wielkiej Śnieżnej i na Giewoncie i o tym mówiła cała Polska, to czytelnicy po prostu zaczęli prosić o to, czy ten wypadek nie mógłby być opisany. I też od samych ratowników w pewnym momencie usłyszałam, że szkoda, że nie jest opisany. Ale dlaczego? Dlatego, że ja miałam takie wrażenie, i nie wiem, czy wy mieliście takie wrażenie, ale po rozmowach z ratownikami to się trochę zarysowało, że o ile wypadek na Giewoncie był dla odbiorców, dla nas słuchających czy oglądających wiadomości, dosyć czytelne w takim znaczeniu, że mogliśmy sobie wyobrazić te akcje, tak? Mogliśmy sobie wyobrazić, co tam się wydarzyło. Natomiast to, co się działo pod ziemią, było po prostu czarną magią, co nie przeszkadzało niektórym ludziom wypowiadać się w sposób po prostu na pewniaka, co oni tam to powinni zrobić. To jest nasz sport narodowy. 40 milionów specjalistów od grotołazów było w Polsce, więc ja faktycznie nasłuchałam się wtedy strasznie dużo bzdur, ale takich w takim mówionych z taką niechęcią, tak? Bo to nie była ciekawość, niechęć. Ja wiem, siedzę na kanapie, piję piwo i wiem, co tam powinno się dziać. I myślę, że ratownikom zależało na tym, jeśli już podjęłam ten temat, żeby właśnie, teraz do tej szczegółowości nawiązuję, żeby właśnie bardzo szczegółowo opisać te obie akcje, zwłaszcza akcje w jaskini, krok po kroku, również uzasadniając decyzje, które były podejmowane, żeby właśnie ludziom, którzy nigdy w życiu nie wejdą do tej jaskini, a już w to miejsce, gdzie zginęli Daniel i Józek, nikt prawie, pewnie już, albo w każdym razie niewiele osób, to żeby im uświadomić, co tam się tak naprawdę działo. Mhm. No tak, bo to rzeczywiście tak. Dla większości tych komentatorów jest z pewnością absolutnie poza jakimkolwiek zasięgiem poznawczym. Oczywiście. W ten sposób należy o tym powiedzieć. Ja na moment tylko zwrócę się do Państwa, z przyjemnością oczywiście, bo przypominam, że mogą Państwo także wziąć udział w naszej rozmowie, więc w komentarzach proszę wpisywać pytania i postaram się część z tych pytań na pewno naszym gościom przekazać. No właśnie, to może a propos tych komentatorów i też tutaj patrzę na Pana Bolesława i na Panią, bo tutaj też się pojawia, no właśnie ten wątek, on jest nazwany po imieniu, to znaczy hejt. Pojawiły się wtedy dodatkowe okoliczności, takie utrudniające pracę, myślę sobie tak psychologicznie i zastanawiam się, czy to jakoś w czasie takich akcji na Was wpływa, musicie sobie po prostu odpychać to wszystko, jak to wygląda? Czy to no oczywiście, że wpływa, no konkretnie tutaj mówimy o tych, którzy tam działali na dole, to jest wysoka grupa specjalistów, zarówno tych ratowników, którzy no, mieli za zadanie, krótko mówiąc, umożliwić dojście do poszkodowanych, a później już niestety do zwłok. Bardzo niebezpieczne zajęcie, działanie w ogóle tam na tym poziomie minus 500 niżej. To już jest samo z siebie wybierające i psychicznie, i fizycznie. No więc jeżeli
pojawiają się oskarżenia, tutaj tak uogólniając bardzo, bo to wszystko jest w książce, nie ma sensu tego powtarzać, ale o to, że właśnie no, ktoś nie wykonuje swoich obowiązków tak jak trzeba, że ma je gdzieś, że nie zrobił wszystkiego, żeby uratować, czy wręcz doprowadził do śmierci, no to jest to oczywiście, że trudne, to nie trzeba tego jakoś tłumaczyć specjalnie. Przy czym wracając jeszcze i łącząc dwie kwestie, te, o których mówiliśmy poprzednio, tutaj na przykład jeśli chodzi o relacje części mediów, tak jak ją pamiętam, w trakcie działań Wielkiej Śnieżnej, no to znowu było tak, pewnie nie ze złej winy, nie ze świadomej jakiejś takiej złej woli. Natomiast no, było powiedziane, prawda, że my tą akcję kończymy, przerywamy, albo w nieuzasadniony sposób robimy sobie przerwę. I to faktycznie by być może dotarło do szerszego grona odbiorców. Taki też, no, absolutnie niezgodny z rzeczywistością było to oczywiście. Natomiast ten hejt dotyczył, na tyle, na ile się orientuję, środowiska jaskiniowego, prawda? Znaczy on stamtąd z części bardzo, bo to też znowu, żeby bez sensu nie uogólniać, bo to jest bardzo niedobre, ale on dotyczył no, tych osób, pochodził z tych środowisk, czy pojedynczych osób, które uważały, że ta akcja nie przebiega tak, jak powinna. Nie pomaga to absolutnie, jest to trudne, wiadomo, że wyczerpanie fizyczne, wysiłek fizyczny powoduje też, że ogólnie jesteśmy w gorszej pewnie formie. Czasu na wypoczynek nie było dużo, tam działała wąska grupa specjalistów, musieli się zmieniać. No, nie pomagało to na pewno. I rzeczywiście, tak jak pan powiedział, to jest tutaj bardzo drobiazgowo i no, w najmniejszych szczegółach, myślę, opisane i warto się z tym opisem zapoznać. Po raz kolejny państwa zapewniam. Natomiast chciałabym pani Beato zapytać, to też pani gdzieś wspomina w jakichś komentarzach już do tej książki, czy nawet w posłowiu, no, kilkadziesiąt rozmów, jak się domyślam, w których no jednak pani odgrzebuje jakieś bardzo, bo to już nie mówię nie tylko o tych akcjach, ale o tym też, co w drugiej części książki się dzieje, w których pani no, rozmawia o bardzo trudnych chwilach i dla ratowników, i dla tych rodzin, czy bliskich tych osób, które no, były ofiarami w tych wydarzeniach i w tych wypadkach. Więc proszę opowiedzieć trochę właśnie o tym, o tych spotkaniach. Tu właśnie w ogóle Bolek na samym początku powiedział faktycznie o naszej podróży do Pułtuska i my w tym samochodzie wtedy, pamiętasz, rozmawialiśmy właśnie o śmierci i o tym, że być może warto byłoby podjąć taki temat śmierci w górach. To jest książka o śmierci też i o żałobie. To jest książka właśnie o śmierci. Oba wypadki, które Giewont i Jaskinia były przyczynkiem do tego, żeby właśnie o najtragiczniejszych rzeczach powiedzieć i wtedy też pomyślałam, że zwrócę się do rodziców chłopaków, którzy zginęli wtedy właśnie pod Zawratem. A odważyłam się dlatego, że pan Marek był na pierwszym spotkaniu związanym z promocją książki Topr i zupełnie nas rozwalił i wzruszył na tym spotkaniu, ponieważ on z tego Pułtuska przyjechał do Zakopanego na spotkanie promocyjne. Specjalnie wiedział, że jest w Warszawie, ale powiedział, że musi być w Zakopanem. I proszę sobie wyobrazić, że przy pełnej sali, w Dworcu Tatrzańskim było to spotkanie, nabita sala do granic możliwości, nie wiem, było ze 300 osób. Może, a może przesadzam, ale naprawdę bardzo dużo było. I pan Marek wstał i najpierw się rozpłakał, potem powiedział, że on przyjechał specjalnie, żeby podziękować ratownikom, bo za to, co zrobili, mimo że jego syn jakby nie ocalał, tak, zginął, tak. No bo zginął w lawinie. To było wzruszające i to jakby ośmieliło mnie tak naprawdę, żeby zapytać, czy zechciałby opowiedzieć, bo jest taka koncepcja, żeby właśnie dotknąć tematu śmierci. Te rozmowy były bardzo trudne, ale nie dlatego, że pani Urszula i pan Marek byli zamknięci, przeciwnie, właśnie dlatego, że byli bardzo szczerzy, te rozmowy były wzruszające. I ja się popłakałam i wszyscy w tych rozmowach się popłakaliśmy. Natomiast potem miałam taki moment, jak to napisałam też, że to jest właśnie
no, potężny materiał emocjonalny, mm-hmm. taki no, gatunek tego jest niewyobrażalny. I jak odsyłałam do autoryzacji, to bałam się trochę i zawsze przy okazji takich rozmów jest ten element niepewności wynikający z tego, że jak ja rozmawiam z panią Urszulą czy z panem Markiem, to rozmawiamy w cztery oczy, tak? I to jest bardzo intymna rozmowa. A kiedy to jest napisane, to trzeba sobie uświadomić, że nagle do tej rozmowy dołącza, nie wiem, 50 tysięcy osób, 100 tysięcy osób, prawda, czytelników. Więc zawsze jest ten moment, kiedy ja się boję, czy ktoś się nie wycofa, czy ktoś nie powie, nie dam rady. Już sam zapis jest taki, tak. Stwarza pewną inną sytuację. Nawet tak. Jeżeli rozmowa jest czymś innym niż słowa czarno na białym wydrukowane. Dokładnie. A tutaj, jeżeli chodzi akurat o tę sytuację, ona była o tyle dla mnie ciekawa, jeśli mogę takiego słowa użyć z punktu widzenia dziennikarskiego, bo też ta szczerość pani Urszuli mnie zaskoczyła, ponieważ też ona pokazała, pani Urszula, jaką drogę przeszła od tego momentu, kiedy mówi wprost, przyjechałam, żeby patrzeć ratownikom na ręce, do momentu, kiedy powiedziała, zdałam sobie sprawę, że nie mam prawa wymagać, żeby poszli za wszelką cenę. To jest naprawdę, i ona tę drogę przeszła i tę drogę opisuje. Bardzo wzruszające. Będziecie Państwo na pewno, myślę, że docenicie szczerość bohaterów. A chciałam też, żeby jakby przy okazji tej rozmowy, żeby to nie była tylko rozmowa o śmierci, o dochodzeniu do właśnie takiej prawdy, że ratownicy też mają prawo żyć i być może nie należy wymagać od nich oddania życia za innych. Natomiast właśnie chciałam, żeby była rozmowa z psychologiem o śmierci, jak rozmawiać o śmierci, bo to jest bardzo, bardzo trudne. Ale też rozmawia pani z rodzinami ratowników, tak. I też z rodzinami, z córką, tak, i narzeczoną ratowników. Bartka i Marka, tak, Łobunowicza, tak. I Bartka Olszańskiego. Tak, wracam do tych wypadków. To, przepraszam, że pani jeszcze wchodzi w słowo, ale ja od razu jakoś tak muszę powiedzieć, że nieprawdopodobnie dużo było momentów w tej książce. Ja jestem akurat z tej grupy, która nie chodzi po górach. Być może państwo się domyślili od razu. Ale... Czyli niby dlaczego? W sumie właściwie nie ma żadnych odznak. Ale było wiele takich momentów w tej książce, w których ja po prostu musiałam się zatrzymać na moment, bo one zapierały dech od samego początku. A już ta końcówka właśnie też, kiedy okazało się, że to właśnie jest o tym ta książka. Ta książka jest o śmierci, o żałobie, która trwa i się nie kończy, tylko przechodzi różne fazy. I z drugiej strony właśnie o tym, czego, co oddają, czego się wymaga, czego się powinno wymagać, czego się może wymagać od ratowników. I akurat przy okazji właśnie tych rozmów z Hanką i, przepraszam, że tak bezceremonialnie, z Marysią. Tak. To było jeszcze bardziej dojmujące, mam wrażenie. Tak, bo my myśląc o ratownikach, nigdy właściwie nie myślimy o ich rodzinach. Taka jest prawda. Myślimy o tym, że mają obowiązek nas ratować. W ogóle nie myślimy o tym, że narażają swoje zdrowie i życie, a jeżeli je stracą, to życie, to zostaje rodzina, która zostaje z niczym. Zresztą Jan Krzysztof bardzo ładnie mówi, mądrze taką jedną rzecz, że w śmierci Górskiej nie ma nic romantycznego. Tak ją przedstawiano przez wiele lat chyba po to, żeby jakby usprawiedliwić to, że w górach być może, że w górach najczęściej giną ludzie młodzi, żeby sobie jakąś zbudować koło tego filozofię czy ideę. Natomiast prawda jest taka, że nie ma w niej nic romantycznego. Po prostu człowiek ginie i go nie ma. Kiedy ginie ratownik, to zostaje bohaterem na miesiąc, na dwa, tak? Ludzie pamiętają o tym, ale potem się zapomina, a zostają rodziny. Chcę podkreślić, bo jest tutaj Bolek, ja chciałam w ogóle zaapelować, żeby mnie nie zapraszać z ratownikiem, ponieważ nie mogę nic miłego mówić o ratownikach, ale ponieważ oni tego nie lubią i będą gromy tutaj zaraz na mnie. Na razie się mało odzywam, także... Ale jest coś takiego, że... Ratownicy,
kiedy z nimi rozmawiałam, a rozmawiałam właśnie przez długi czas, nigdy nie skarżyli się, że muszą po kogoś iść, tak? Mhm. Że w ogóle muszą ratować. Oni od tego są, jak to mówił Włodek Cywiński. My jesteśmy od tego, żeby ratować ludzi. I ratownicy są na to przygotowani i chcą to robić. Ale jaki jest mój problem, jakie jest moje przemyślenie na ten temat? W górach giną również profesjonaliści, zresztą urzeczony Włodek Cywiński zginął w Tatrach podczas wspinaczki. Góry są nieprzewidywalne, ale jeżeli idzie ktoś i robi wszystko, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, tak, poczyta, przygotuje się, nie wiem, może pójdzie na jakiś kurs lawinowy i tak dalej, i tak dalej. I potem idzie w te góry i wydarzy się wypadek, to naprawdę słowa nie można powiedzieć temu człowiekowi złego, bo może się zdarzyć. Natomiast jeżeli przyjeżdża ktoś, kto nigdy w życiu nie był w Tatrach, ale nie wykonał żadnego wysiłku, żeby nie zadał sobie żadnego trudu, żeby się trochę chociaż przygotować, tak? Żeby przeczytać, żeby sprawdzić pogodę. I staje przed tymi górami i ja jestem Panem Bogiem i wchodzę w te góry, bo o, i robi coś takiego, bo najwyżej po mnie przyjdą. Mhm. Bo ja mam prawo nie wiedzieć, bo ja mam prawo iść, bo ja mam prawo ten, a oni mają obowiązek mnie ratować. Takie sformułowanie jest właśnie, tak. Cytat z takich osób, tak. Mają śmigiełko, to po mnie przelecą. Mają śmigiełko, i to jest niedopuszczalne, bo to jest szafowanie ludzkim życiem. Tak? Tego nie wolno robić, bo to zabije każdą ideę. Ja się cieszę, że mamy ratowników, ale jeżeli będziemy tak myśleć i tak będziemy... Bo jaki jest przekaz czegoś takiego? Przekaz jest taki, że oni mają obowiązek po mnie pójść, bo moje życie jest ważniejsze. Bo ja jestem ważniejszy, mhm. Tak? No to za chwilę nie będziemy mieli ratowników. Po prostu, bo no, można tą ideą żyć i świetnie, że tacy ludzie są, ale nie wolno tym szafować. Mhm. Że mi się wydaje, jeśli mogę się wtrącić tutaj w tym punkcie, to znaczy, że z jednej strony, bo to, co ty mówisz, to zakłada jakiś rodzaj egoizmu, takie poczucie, że nie wiem, państwo, służby różnorodne, w tym nasza, bo przecież ratujemy na zlecenie państwa aktualnie w rozumieniu prawnym, no to, że płacę podatki, to należy mi się. Mhm. Należy mi się i tyle. Natomiast dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że te nasze Tatry są dość łatwo dostępne. I być może część z tych zachowań, o których tu rozmawiamy, nie wynika z takiego świadomego, dość bezczelnego poczucia, że no, należy mi się właśnie i tak kto co powinien, powinni po mnie przylecieć, bo mają możliwości, ale część wynika po prostu z braku przemyślenia jakiegoś. To znaczy, że naprawdę jest grono ludzi, które mam wrażenie nie odróżnia molo w Sopocie od spaceru w górach i do pewnego stopnia to jest zrozumiałe oczywiście, dlatego że no, wycieczka gdzieś pod ten, no, o Giewoncie jest dużo w tej książce, natomiast no, może nie na sam Giewont, ale pod Giewont można naprawdę spacerem się dostać. Oczywiście. I też jakby nie można za to ludzi jakoś tam krytykować. Natomiast no, problem się zaczyna na tym, że z tej hali kondratowej, na którą można spacerkiem się dostać, ten Giewont jest blisko już bardzo, mhm. A tam, no, jak pokazuje historia ta dość dramatyczna, opisana w książce, no, mogą się wydarzyć naprawdę nieciekawe rzeczy. Mamy do czynienia z elementami takiej bardzo prostej wspinaczki. Jest gdzie zlecieć, jest gdzie spaść. I mamy tą łatwość, to znaczy, że ten człowiek, który właśnie wyszedł sobie na ten spacer, patrzy, że no, jak będzie wszystko dobrze, no to on za chwilę będzie na tym Giewoncie. Uda się, przecież tłumy idą, prawda? Więc to jest taki też czynnik, wydaje mi się, który powoduje względna łatwość dostępu do terenu, który jest w określonej konfiguracji, złej pogody, nie wiem, jakiegoś wyczerpania, choroby, staje się śmiertelnie niebezpieczny. W Alpach trzeba długo iść gdzieś, prawda, żeby znaleźć się wysoko w górach. Tutaj jest Zakopanego na Kondratowo, następnie na Giewont, jest blisko po prostu. Jasne. Zacytuję teraz fragment, dobrze? Oczywiście. Bo to właśnie, jak Państwo widzą, zaznaczałam sobie sporo miejsc, ale nie wszystkie będę cytować, proszę się nie obawiać, ale byłam też pod wielkim wrażeniem tego właśnie, ile perspektyw jest, ile głosów, bo jeśli chodzi o właśnie tę sytuację na Giewoncie, 22 sierpnia to było, 2019 roku, to też pojawia się ten wątek, no czy widać było i czy turyści
mogli przewidzieć, że coś takiego się może wydarzyć, że ta burza się zbliża. Jest piękny moment, pani tutaj cytuje panią Iwonę Haniaczyk, szefową schroniska na Hali Kondratowej. Zresztą te opowieści ze schronisk i właśnie o tych pożegnaniach też i o tym, co, no, to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy trzeba przerwać lekturę i odetchnąć trochę głębiej. Ale pozwolą państwo, że ja przeczytam ten fragment, w którym pani Iwona opowiada o swoim spacerze. Ponieważ akurat tego dnia właśnie zapuściła się w las, nagle poczułam zimny powiew wiatru, taki nie wiadomo skąd, przeszywający do kości. Zrobiło się ciemno, więc pomyślałam, kurczę, chyba trzeba wracać, ale chęć przespacerowania się jeszcze w jedno ulubione miejsce wzięła górę, dlatego poszłam kawałek dalej. Zaczęło siąpić, chmury na niebie tak szybko się kłębiły, że w ciągu zaledwie 15 minut zrobiło się naprawdę nieciekawie. Zawróciłam więc i zaczęłam żwawo iść, później już biec. Gdy byłam jakieś 400 metrów od schroniska, lunęło. Deszcz spływał mi z plecaka jak z rynny. Stanęłam, rozejrzałam się i zobaczyłam, że burza jest już nade mną. Znalazłam więc w miarę bezpieczne miejsce, żeby nie stać pomiędzy drzewami, przynajmniej wysokimi. I wtedy walnęło. Uderzenie nie było typowe. Zazwyczaj czuję się je niemal fizycznie, a odgłos niesie się po górach. Tym razem było inaczej. Bardziej przypominało trzęsienie ziemi niż burzę. Miało się wrażenie, że po uderzeniu ziemia się rozstąpi. Spojrzałam w stronę Giewontu, z chmur wiszących nad szczytem wylatywały setki igieł, zygzaków. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam, choć w górach przeżyłam naprawdę wiele nawałnic. To były malutkie, króciutkie iskry, które cały czas świeciły. Zaczęłam biec, przez całą drogę towarzyszyły mi wyładowania, czułam, że dzieje się coś złego. To jest jeden z takich momentów właśnie, które po pierwsze sam opis tej sytuacji od strony takiej, powiedziałabym, literacko-stylistycznej jest niesamowity, natomiast też pokazuje, bo chciałabym, żeby państwo trochę opowiedzieli z waszej perspektywy o tej sytuacji, pani Beato, też tych rozmów, bo tutaj się pojawia właśnie ten wątek, czy dało się przewidzieć, że coś takiego nadchodzi. A też pani się powołuje na archiwalne i na historyczne wydarzenie, które na archiwalne materiały i na historyczne wydarzenie z początku wieku o podobnym, że tak powiem, charakterze. I dlaczego jak tak unikam słowa burza, pioruny i tak dalej? Nie wiem, bo to chyba jakoś tak już nazwane jest, ale pani Iwona piękniej to powiedziała i pani piękniej to opisała. Więc proszę opowiedzieć w ogóle o tej sytuacji, o tym dniu. I właśnie, jak to jest tak naprawdę? Czy my jesteśmy w stanie, jeśli nie ma jakichś, bo tam, o ile dobrze pamiętam, nie było w prognozach. Właśnie było. Było. W prognozach było. No właśnie, czyli no właśnie. Jak się zachować, co zrobić i jakie tutaj były po prostu błędy popełnione, czy to był taki właśnie pęd letni, żeby wejść? To chyba tutaj Bolek bo to będzie, panie Bolku, walor profilaktyczny, dobrze, walor pedagogiczny. Rozpoczynamy lekcję. Będę próbował. Nie, no, chyba istotą sprawy jest to, że my mówimy prognoza, my w sensie, nie wiem, wszyscy ludzie, społeczeństwo, a trochę zapominamy, co to jest. Znaczy prognoza to jest prognoza, czyli pewne prawdopodobieństwo z pewnym marginesem pomyłki w tej prognozie. I całość działalności górskiej, obojętnie czy to jest letnia, czy to jest zimowa, związana z niebezpieczeństwem lawin, należy prawda, uwzględniać to, że to jest prognoza, czyli również ten margines błędu. Więc w prognozie burze absolutnie były, zresztą w sierpniu i w ogóle szerzej teraz, bo zmienia nam się troszeczkę ten klimat i po prostu latem. Te burze w Tatrach to jest absolutnie coś normalnego, zwłaszcza popołudniami, więc wydaje mi się, że nie ma co w ogóle dyskutować, czy ta prognoza była dostatecznie trafna, może powinna być, nie wiem, groźniejsza, trudno powiedzieć, prawda, w jaki sposób, tak? Znaczy, nie idź to już jest jakaś forma właśnie, no dobrze, no ale nie, no, będzie, taki, nie, ale to pani żarty, dotyka istotnego problemu, dlatego trochę, że ale mamy prawdopodobieństwo wystąpienia burz i teraz no, w takiej sytuacji to nie idź należałoby tak naprawdę formułować dla większości dni w sierpniu. No i teraz w którym momencie należy stwierdzić, że to prawdopodobieństwo wystąpienia burz i prognoza będzie na tyle trafna, że trzeba tym paluchem pogrozić albo w ogóle zakazać wejścia. No więc niektórzy domagają się tego typu rozstrzygnięć i pytanie o to, czy dostatecznie były, nie wiem, straszące te prognozy, to jest jeszcze kwestia ostrzeżeń rządowego centrum, to jest osobny temat związany chociażby z głośną sprawą
przecież wcześniej dramatycznego wypadku harcerze gdzieś chyba na Pomorzu, prawda? Tam też był problem taki, czy to ostrzeżenie było, czy nie było, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie pamiętam tego, ale no, wydaje się, że w górach nie ma stuprocentowo bezpiecznych sytuacji. W związku z tym logika taka, że my będziemy się zastanawiać nad tym, czy było, prognoza była dostatecznie niedobra, dostatecznie groźna, czy też nie, nie wchodzi w grę. To jest żywioł i po prostu trzeba brać pod uwagę, że te burze występują. W konkretnych okolicznościach tegoż sierpnia, bo burze występowały po tym dramatycznym dniu. Mieliśmy również, nie było na szczęście ofiar, ale osoby poszkodowane, w tym rodzina z dzieckiem, owszem. Była później też przecież sytuacja, już nie pamiętam, ale to wszystko jest odstęp mniej więcej tygodnia, kiedy potężne wyładowanie unieruchomiło kolejkę na Kasprowy Wierch. Także tych burz naprawdę było dużo, prawda? No i w zasadzie co, no, zamknąć góry dlatego, że występują burze? Może nie. Może jednak spróbujmy w ten sposób pomyśleć, żeby było pierwsze nieśmiertelne wyjście wcześniej, bo to stwarza, znaczy zyskujemy ten margines bezpieczeństwa czasowy. Jesteśmy w stanie przed tą burzą popołudniową najczęściej zejść, to jest raz. A druga kwestia, no jeżeli patrzymy, że okej, niebo jest w porządku, coś, być może ta prognoza przesadna, burza nie o tej porze, prawda, no to obserwujemy tą rzeczywistość wokół i no cóż, no, w którymś momencie podejmujemy decyzję, że jednak schodzimy. Czasami trzeba zrezygnować. No tak, no to jest kluczowe. Ja wiem, że jeżeli ktoś czeka na upragniony urlop, to łatwo jest tak mówić, no ale stawka jest, jak widać, spora momentami. No tak. Właśnie nie umiemy zawracać. Nie wiem, dlaczego tak jest, że jakby zawrócenie czy rezygnacja jest traktowana jako porażka. Tymczasem w górach to jest mądrość, to nie jest żadna porażka, to jest po prostu mądrość wynikająca z tego, że być może dzisiaj nie, a być może w ogóle tej góry nie zdobędę, bo nie będzie dobrych okoliczności. Tu jest jeszcze taka historia z tym owczym pędem, który w górach jest bardzo wyraźny i tam jeden z bohaterów, ksiądz Kozłowski, mówi tak naprawdę prawdziwą bardzo rzecz, czyli słyszałem gdzieś jakiś pomruk, ale wydawało mi się, że jak jest tak dużo osób, to nie może się nic złego stać. Mówi, słyszę absurdalność tego stwierdzenia, kiedy mówię je głośno, ale tak pomyślałem. Ile, jakby kto z nas kiedyś tak nie pomyślał, także nie jest możliwe, że jeżeli tam jest, nie wiem, 500 czy 300 osób idzie na szczyt, to nie jest możliwe, żeby 300 osób się pomyliło. Mamy coś takiego, tak? Więc te zachowania stadne są w górach bardzo widoczne i też są jakimś przekleństwem, czy tam jakąś taką, no nie wiem, no złym drogowskazem. I też jest taka historia a propos prognoz i alertów, też bardzo mądrze mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzyńskiego Parku Narodowego, że w ogóle przestaliśmy słuchać własnej intuicji. My teraz wierzymy bardziej telefonom i prognozom i czemuś. Jakbyśmy się zatrzymali, posłuchali, rozejrzeli, to byśmy być może zauważyli, że coś się dzieje, tak? Ale nie, bo nie ma znaczy nie ma alertu, nikt nam nie mówi nie idź, nikt nam nie mówi właśnie zatrzymaj się, zawróć, no to idziemy. Jakby nie umiemy już tego oceniać, tego co się dzieje wokół nas. Tak jak właśnie... No tak, nie, no bo jeżeli czytamy tą prognozę, no ale co z tego? No właśnie. Z tego wynika. Albo trzeba się uda, tak? Albo trzeba ją zrozumieć i wyciągnąć jakieś wnioski, tak, prawda? Jak chodzi o właśnie przebieg wyprawy, tudzież moment, w którym należałoby te plany zmienić, zawrócić. To zdecydowanie. Natomiast no, masowość ruchu w Tatrach powoduje, no, że przecież, tak jak przed chwilką mówiłem, te burze są często. W olbrzymiej większości wypadków na szczęście nie dzieje się nic. Czyli znowu taki turysta, który był sobie w tak zwanym zeszłym roku w górach i wchodził na Giewont i była burza, nic się nie stało, no to pewnie myśli, że i tym razem tak się wydarzy. Ja słuchając tutaj Beaty, przypomniałem sobie jedną historię, to chyba również jest 19 rok. Mieliśmy do czynienia, banalna historia z perspektywy, powiedziałbym, działań ratowniczych. Trzeba było kogoś poszkodowanego, tam noga, ręka znieść z rejonu Kasprowego Wierchu. No i widzieliśmy, wyjechaliśmy kolejką, zeszliśmy na dół w kierunku Myślenickich Turni, zaopatrzyliśmy poszkodowanego i my z tymi noszami biegliśmy na dół.
bo widzieliśmy zbliżające się czarne chmury i ewidentnie zaczęło grzmiać. Natomiast ludzie, i ci wchodzący do góry o zgrozo, i ci schodzący w ogóle się nie przejmowali tym. To jest tak, że my się tej burzy bardziej boimy niż często turyści. No, tak to wygląda. No, oczywiście może tym razem się nic nie zdarzy, no, ale to nie chodzi o tego typu myślenie oczywiście. Jasne. To też takie słowo pada w wielu miejscach i myślę, że jest tutaj kluczowe pokora, które rzeczywiście też ta pokora wynika z wiedzy i myślę, że to, co pani powiedziała, że żeby się jednak trochę przygotować, oczywiście to nie przed wszystkim uchroni, ale no właśnie trochę pokory i takiego też, no jeżeli ratownicy zbiegają, to warto się zastanowić, czy tak, może niekoniecznie tak wolno, może jednak zawróćmy i troszkę szybciej, to jest dobry kierunek. Przypominam, że państwo mogą się włączyć do naszej rozmowy, ale chciałam się zapytać, panie Bolku, jak ten sezon letni wyglądał w tym roku? To znaczy? No właśnie, ze strony waszej pracy. Znaczy, pracy jest coraz więcej. Mhm. Ludzi w górach też jest coraz więcej i tyle. No. To po prostu wynika, znaczy to z jednej strony dobrze, prawda, że góry są popularne, że ludzie jednak usiłują coś ze sobą zrobić, gdzieś się przejść. To fajnie, natomiast no, oczywiście w warunkach Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego pojemności, to momentami rzeczywiście dantejskie sceny się działy, jeśli chodzi po prostu o tą ilość ludzi. No i ilość ludzi generuje oczywiście większą ilość wypadków, więc tej pracy było więcej niż w roku poprzednim. A to w zasadzie tyle, tak można podsumować, no bo ona nie różniła się jakoś zasadniczo od poprzednich sezonów. Nie mieliśmy do czynienia oczywiście z tak dramatycznymi zdarzeniami i tak skomplikowanymi działaniami, jakie miały miejsce w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Mhm. I oczywiście zadam teraz najbanalniejsze pytanie, ale w ciągle w służbie tego waloru profilaktycznego i pedagogicznego, więc proszę się nie, no, proszę się nie gniewać, że zapytam o to. Ulubiona moja, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o, bo myślę, że to warto powtarzać przy każdej okazji, o takie najpopularniejsze błędy, które są popełniane przez, no powiedzmy właśnie takich aktywnych górskich turystów, to co króluje? No to ciężko powiedzieć, bo aktywny górski turysta, i to też trzeba odnotować, że takich w Tatrach jest coraz więcej, to fajnie. Takich właśnie, którzy wykonali niezbędne minimum, a może i więcej, trzeba niejednokrotnie, żeby zapoznać się trochę z tymi niebezpieczeństwami gór, zainwestowali trochę pieniędzy w lepsze wyposażenie. No więc jeżeli miałbym na siłę do takich się trochę przyczepić tutaj, no to pewnie tyle, że zrobienie, odbycie jakichś ćwiczeń, uczestnictwo w kursie, no nie od razu czyni z kogoś kwalifikowanego turystę, taternika i znawcę gór. Są takie przypadki, można by wskazać takie niestety nasze działania, które są efektem tego, że ktoś skończył kurs i on już tam się w ten sprzęt tam w sklepie wyposaża i natychmiast atakuje to, co szczyt, ścianę, szlak, który chwilę temu przechodził pod opieką fachowego przewodnika czy instruktora, no to rzuca się na to sam. Więc taka uwaga, że czasami za szybko. Natomiast oczywiście osobną kategorią są osoby, które absolutnie nic nie robią w tym celu i częstym pytaniem na dyżurach czy od osób w trakcie działań naszych spotkanych przypadkowo w górach podchodzi, proszę pana, a ile dana osoba, a w ile ja tam wejdę i w ogóle którędy nam na ten Giewon, czy na Kasprowy, czy na Śwince, wszystko jedno. I rzeczywiście to pytanie świadczy o tym, no, że nawet no, minimalny trud nie został wykonany w postaci spojrzenia na mapę, czy zakupu takiej mapy. No, to jest powszechnie dostępne, prawda? Są tabliczki przecież nawet na terenie parku, więc znowu, ja nie chcę tutaj w ramach tej ukochanej profilaktyki mówić, że to jest jakieś nagminne, no bo nie. Rzeczywiście tych działań tego typu, takich zachowań jest dużo, ale to jest funkcja po prostu tego niesamowitego ruchu turystycznego. Mhm. Dziękuję bardzo, że pan przychylił się do mojego wołania o ten walor profilaktyczny i pedagogiczny, ale tak jak mówię, cały czas jestem przekonana, że też ta książka tutaj potwiera. Z drugiej strony cały czas jestem zdziwiona, jako tak, jak przeczytałam, obserwatorka, że pewne rzeczy są wciąż jednak
trzeba cały czas je powtarzać. No ale myślę, że ten wątek, bo to też są nasze sporty narodowe, więc, więc myślę, że ten wątek po prostu z nami będzie zostanie na wieczność. Natomiast pani Beato, jeszcze chciałam zapytać, akurat otworzyłam znowu na jedno z tych moich zaznaczeń. Akurat to było przy akcji właśnie 22 sierpnia, przy tym, co się stało na Giewoncie i chciałabym, żeby pani opowiedziała o tych dwóch panach ratownikach, Michał Tragarz i szukam teraz drugiego nazwiska, Damian Duda, którzy okazało się, że pracowali, że właśnie są swoimi odpowiednikami tak naprawdę, a tam właśnie w schronisku, gdzie znoszono poszkodowanych, nie było wtedy prądu, pracowali w ciemności i poznali się po... Znaczy pan Michał zapamiętał tylko logo firmy produkującej odzież taką sportową. Proszę opowiedzieć trochę o tym. Właśnie chciałabym, żeby już tak nie zdradzać może wszystkiego. Aha, to jest fajna opowieść. Tak, właśnie ja nie mówię, że pani sama opowiadała, tylko właśnie, żeby trochę zahaczyć o no to. No tak, był tam ratownik medyczny, który jak przyszedł na Kondratową jako turysta i nawet miał zamiar iść na Giewont, i tylko taką zrobił sobie przerwę na bigos w schronisku, po czym właśnie przysiadła się jakaś dziewczyna i powiedziała, że strasznie ją boli noga, bo właśnie uderzył w nią piorun. I on tak, a ona powiedziała to tak spokojnie, że on pomyślał sobie, że chyba ma raczej coś z głową niż z nogą, bo to chyba nieprawda. No i faktycznie zaraz potem rozpętało się piekło, bo okazało się, że coraz więcej osób schodzi na tą Kondratową rannych. I tam faktycznie taki punkt opatrunkowy został stworzony. No a ponieważ on jest ratownikiem medycznym, więc jakby miał taką potrzebę i poczuł się w obowiązku po pomocy i tam faktycznie działał razem z ratownikami. Więc dosyć taka ciekawa historia. I to jest właśnie ten początek. I tutaj a co się wydarzyło? Tak, sięgają Państwo po książkę. Tego nie wie nikt. Ale można się dowiedzieć, kiedy się przeczyta książkę. To jest druga część, top 2, nie każdy wróci. No w tym tytule oczywiście, w tym podtytule już jest zawarty też taka zapowiedź tego, co też tutaj Państwo znajdą. Pojawiły się pytania od Państwa, więc rozpocznijmy tę rundę. Od pana Ryszarda, znowu to jest pytanie takie no, wchodzące w to, o czym pani pewnie za bardzo nie chce mówić, tylko dobrze, to ja zacytuję. Czy w książce są tylko te dwie akcje? Tylko. Mhm. Czy jest ich więcej, bo apetyt na nią będzie jeszcze większy? Więc trochę proszę też może opowiedzieć, co jest. Panie Ryszardzie, zapewniam pana, że dwa wypadki są tak opisane, że jest chyba 200 stron samego opisu tych wypadków, więc nie będzie chyba tutaj takiego niedosytu. Później jest faktycznie rozdział o śmierci w takim rozumieniu, że jest powrót do tego zdarzenia z zawratu 99 roku. Więc nie, no, powiem tak. Dużej liczby wypadków nie ma opisanych, ale intensywność tego, jak to się, znaczy opisu i relacji ratowników jest tak ogromna, że nie chcę powiedzieć, że będzie pan zadowolony, ale usatysfakcjonowany może. To z pewnością. No, rzeczywiście, zwłaszcza właśnie ta akcja w jaskini Wielkiej Śnieżnej, to jest po prostu ogrom szczegółów i też wzrasta tutaj, ja już nie wiem, ilukrotnie. Szacunek, bo to jest książka, tak jak pani powiedziała, też dla tych osób, które niekoniecznie się aż tak mocno interesują górami i tak trochę wiedzą, ale czym się Tobr zajmuje, ale nie do końca. I to, co się tutaj dzieje, to jest rzeczywiście... Można jeszcze dodać jedną rzecz, że na tyle ten opis jest faktycznie szczegółowy, że on powoduje, że wnikamy momentami w istotę i w problemy działalności pogotowia jako takiego. I nawet jeżeli to jest, załóżmy, że w książce byłaby tylko jaskinia opisana, to na przykładzie opisu tej wyprawy, zarówno od strony technicznej, jak i dylematów kierownictwa, dylematów kierownictwa na powierzchni, dylematów ratowników, którzy działali tam bezpośrednio na miejscu, to mówi w ogóle mnóstwo o pogotowiu i o ratownictwie jako takim, więc kryterium ilościowe jest niedobre. W zasadzie czytając o tej akcji, można powiedzieć, że czyta się o 20
innych również bardzo trudnych, ze względu właśnie na to, że osoby, które opisują, to komentują, odpowiadają na pytania szanownej autorki, czynią to w pewnym kontekście, wynikającym z lat doświadczeń, i no, na pewno jest to ciekawe. Jasne, no już sama ta rzeczywiście, ta część wystarczyła na osobny tom tej opowieści, no ale także Panie Ryszardzie, Pani Edyta. Czytanie. Do Pani Beaty, czy planuje Pani napisać trzeci tom? Nie, jakąś kolejną książkę związaną z Tatrami, choć może kolejną dotyczącą tatrzańskich schronisk. I serdeczne pozdrowienia od Pani Edyty. Na razie nie planuję pisać książki o schroniskach. Czy zamierzam pisać tatrzańską? Tak, ale jeszcze nie wiem, czy teraz, czy nie za chwilę. Znaczy dużo jest tych pomysłów faktycznie, ale mam taki pomysł, który być może Państwa zaskoczy zupełnie. Więc oczywiście, jak zwykle, nie zdradzę. Mhm. Więc bardzo przepraszam, ale nie zdradzę, bo dlatego, że też te plany się zmieniają. Jasne. Więc z tego powodu, ale będzie wciąż jakby w klimacie gór. Mhm. Czyli będzie kolejny Bond. Będzie kolejny Bond, tym razem w Zakopanem i w Tatrach. Pani Edyto, to była odpowiedź. Bardzo dziękuję Pani Beato. Jeszcze do Pana Bolesława pytanie od Pana Marcina. Czy to nie jest czas, by wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie przed wejściem do Tatrzańskiego Parku Narodowego? Pierwszej powiem części. Tak. Nie, no to jest pytanie, które często wraca. Mhm. Często wraca, ja się nie dziwię, że jest zadawane, natomiast zagadnienie złożone. Postaram się krótko i mam nadzieję jasno. Ubezpieczenie nie rozwiązuje problemu finansowania służby ratowniczej jako takiej, a jakbyśmy przyjrzeli się rozwiązaniom stosowanym w innych krajach, czy na Słowacji, czy w krajach alpejskich, nigdzie nie ma tak, że ubezpieczenie komercyjne, składka zapewnia finansowanie gotowości. Raczej jest to albo określony procentowo udział w danej akcji, albo sama akcja. Natomiast służba ratunkowa musi funkcjonować na tym samym poziomie, z taką samą, mniej więcej oczywiście upraszając, ilością środków osobowych, środków rzeczowych, niezależnie od tego, czy się wydarza 10 trudnych wypadków w ciągu zimy, czy 1110, prawda? Więc te ubezpieczenia od strony zabezpieczenia gotowości ratowników, to znaczy odpowiedniej ilości etatów, sprzęt, nie załatwią problemu. Więc to jest pierwsza sprawa. Być może pan zadający pytanie miał na myśli co innego, mianowicie czy to nie będzie, i tu wracamy znowu do naszego ulubionego wątku, jakoś tam odstraszające, prawda? To znaczy, że no, jak zapłacisz, no, to pomyślisz za co płacisz i że może jednak się coś wydarzyć. Natomiast no, ja nie znam tego typu, nazwę to, nie wiem, badań, nie znam w organizacji, znaczy czy samo ubezpieczenie byłoby jakimś takim elementem odstraszającym, czy też uczącym przed lekkomyślnością, tudzież uświadamiającym ryzyko. Wydaje mi się, że nie. Poza tym, no znowu, no nie wprowadzimy tych ubezpieczeń tylko dla tych, w cudzysłowie, bezmyślnych. To byłby element systemowy, prawda? No to tu wracamy do tego problemu, że i tak państwo, my jako stowarzyszenie musielibyśmy myśleć o tym, skąd brać pozostałe środki. Więc i jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Pan zadał to pytanie, mówiąc o wstępie na teren parku, jeśli dobrze pamiętam to pytanie. No więc w pewnym sensie jest tak dziś. Znaczy w cenie biletu mamy odpowiednią składkę na służbę ratunkową i to się wydaje być dobrym rozwiązaniem. Znaczy, że ktoś, kto wchodzi na teren parku, uczestniczy w finansowaniu działalności ratowników. A nie jest to związane z całym trudnym procesem dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela, prawda? Często się łączy, czy nie trzeba o tym pamiętać, tak samo przecież z procesami sądowymi. To wszystko jest złożone, skomplikowane. I ostatnia kwestia, można się zastanowić, no, że mamy w Polsce wiele aktywności na terenie pozagórskim, gdzie też dochodzi do nieodpowiedzialnych, lekkomyślnych zachowań. Mamy przykład
wypadków drogowych, do których dochodzi nie tylko na skutek czyjegoś pijaństwa, jazdy po alkoholu, ale po prostu brawury kierowców, prawda? Nagminnego naruszania przepisów. No i znowu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale akcja ratunkowa, często droga, skomplikowana, działania służb nie są dodatkowo płatne, są płatne w ramach składki, więc zdrowotnej, prawda? Więc do dyskusji jest wszystko. Ale wydaje się, że tego typu rozwiązanie tylko pozornie jest proste i tylko pozornie przynosi rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo, też w imieniu naszego widza. I dziękuję Państwu. Chociaż właściwie jeszcze jedno pytanie, Pani Beato. Wypadałoby chyba w dwóch, znaczy już sobie skompletować i te książki, to jest para po prostu. Prawda? Tak, i jest, Empik przygotował taki dwupak właśnie, czyli można, znaczy jest przygotowane dwie książki w specjalnym etui, jest w ofercie, więc możecie Państwo tak zobaczyć i to ładnie wygląda, więc myślę, że kto nie ma jeszcze pierwszego tomu, albo kto ma, ale chciałby, żeby wyglądał w dwupaku, zawsze. To można sobie pięknie uzupełnić, tak, rzeczywiście. Dokładnie. A ten tom drugi, gdyby ktoś z Państwa już miał pierwszy, albo może chciałby zacząć od drugiego, albo to już mogą Państwo przeczytać. Topr 2, nie każdy wróci. Bardzo serdecznie polecam. Ja też. Bardzo Państwu dziękuję. Beata Sabała-Zielińska, autorka. Bardzo dziękuję. Dzięki. Bolesław Pietrzyk, prezes Towarzystwa... Boże, co ja gadam? Topru, Tatrzańskiego Ochotniczego tak Pogotowia Ratunkowego. Ależ się zakręciłam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję. Książka jest świetna, tak. Myślę, ja już mam wrażenie, że właśnie też jakoś tak co 10 minut mniej więcej w tej rozmowie ja sama wygłaszałam takie. Bardzo ale dzięki, że też Pan o tym powiedział, faktycznie no, jest to niesamowite doświadczenie, zarówno czytelnicze, jak i takie powiedziałabym ludzkie, więc dzięki serdeczne. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu również za pytania, za obecność. Bernardowi Kinowowi dziękuję za tłumaczenie na polski język migowy. No i my się jeszcze widzimy o 20:00, to będzie wielki finał wirtualnych targów książki Empiku. Będziemy rozmawiać o książce Studentka. Czy jego autorstwo, to podejrzewam, że się domyślacie. Do zobaczenia. Empik zaprasza na wirtualne targi książki. Do 26 października zamawiaj nowości wydawnicze z rabatami do 50% i darmową dostawą z Empik Premium oraz weź udział w kilkudziesięciu wyjątkowych spotkaniach online. Sprawdź na empik.com.